Cześć, Maneczko, witam Was w kolejnym poradniku. Tutaj w tym zajmiemy się tylko i wyłącznie zwojami. Od początku praktycznie zawsze na nich zarabiałem i będę zarabiać i polecam Wam w sumie ten sposób. No dobra, w skrócie, zajmuję się głównie trzema rodzajami zwojów, trzema typami do Antarum, to są takie główne, do Margorii oraz do kwiecistego przejścia. Kupujemy je jak najtaniej, dlatego najpierw pokażę w kwiatku. Tutaj mamy od razu utuni od, jak się nie mylę, 65 około mówię. Poziomu można je kupić, coś słabo chodzi internet. Tutaj można sobie kupić w sklepiku. Bo jak się nie mylę, jakimś kwestie chyba dopiero. 22,5 za 5 sztuk, więc to jest dosyć tanio. Kupujemy na potęgę, wiadomo, czemu by nie. Kupuję sobie 750. No i dobra, mamy już zwoje do kwiatka. Czas na zwoje do Margorii. Użyję sobie zwój do Andarum. Pokażę Wam, gdzie tutaj kupić. Jak się nie mylę, można kupić dopiero od 90 poziomu, ale wcześniej da się lotnąć praktycznie za darmo w Margorii na Mortenie. Tutaj w tej jaskini. Od tego oto pana. I są po 50, 10 za sztukę, to jest no naprawdę dobra oferta. Kupujemy również kilka, chociaż ich tam pełno mam w depozycie. I są jeszcze właśnie do Andarum. Je można lotnąć w dwóch miejscach, w Andarum, w świątyni oraz na mapce o kwiecistego. Tutaj, czy tutaj, zapomniana ścieżyna. Tam jest taka wyznawca, tam jest w salach obok niego oraz przed nim. Są właśnie elitki mnichów i z nich latają. Idzie w miarę ładnie zarobić. No dobra, wracamy do Idhan. Magia internetu mojego. Okej, jesteśmy w Idhan. Teleport po chwili zadziałał. No i okej, wchodzimy do aukcjonera. Przerzucałem sobie zwojki do pierwszej torby. Najłatwiej w sumie. Trzeba tutaj mieć jak najwięcej miejsca. Nie trzeba, można. W sumie nie. Nie zmuszam was do niczego. No i dobra. Kwiecisty. Nie ma w ogóle zwoi. Margoria. Jest tyle co nic, patrzcie jaka cena za 11 zwoi, nie? Właśnie, a tyle idzie tam kupić za stoka. Oraz jeszcze do Andarum. Do Andarum zawsze jest pełno. Patrzcie, jeden zwój za stoka. I powiem wam szczerze, że sprzedawałem nawet po 150-170, tyle chodziło jakiś czas temu, teraz idzie kupić po 60, na dalszych stronach jest właśnie po 65. I dobra, po prostu rozdzielamy zwoje. Żeby rozdzielić zwoje, przytrzymujemy Shift, przesuwamy tutaj, wpisujemy ilość. I tak dzielimy sobie. Po 5 zwoi wezmę, rozłożę. Tutaj oczywiście jeszcze pokażę wam teraz w tym momencie, za ile kupiłem zwoje do Andarum. No i dobra. To rozdzielamy dalej. Nie chcę wam tego przyspieszać, bo to jest i tak w miarę szybko, więc chyba nie będzie się płakać aż tak bardzo. Dobra, wracamy na naszą aukcję. I wystawiamy. Tutaj wystawię za 63 oryginalnie. Nie wiem. Po jednym zwoju. Przypomina, że się dzieli zwoje Shift plus. Po prostu przesunięcie na inne miejsce. To mogę dać po 60.
żeby nie być takim hamem po prostu. No tak wiecie, z tego ja zawsze osobiście wystawiam jeden zwój za 45k, jakoś mi to tak się już wyryło, ale będę świnią i wystawię po 50, tak. Nawet teraz jakbym wystawił za 150, pewnie by mi zaszło, nie ukrywając. Więc równie dobrze możecie po tyle powystawiać. No jeszcze wystawię do 3. I tak właśnie wygląda po prostu zarabianie na zwojach. Kupujecie hurtowo jak najwięcej. Do Andaru właśnie, żeby nie latać już, nie zabijać tych, to kupujecie tak jak tam pokazałem na aukcjach, czy od innych graczy po prostu w dobrych ofertach i wystawiacie masowo ile leci. I po prostu macie zaśmieconą skrzynkę kasą. Nic więcej. Minęło około niecałe 2 godziny odkąd wystawiłem tą nową aukcję i już można zobaczyć pierwsze rezultaty. Pierwsza wiadomość 103 minuty temu. Niecałe 2 godziny. Jest no kilka tysięcy nawet wpadło. Na początek, no widzicie, poszły to kwiecistego, to już na każdym swoim uzyskuje praktycznie 100%. Do Andarum też poszły, do Margory jeszcze nie, ale pójdą bez problemu, więc po prostu wam to polecam.